piątek 22 marca grupa męska Bajzel zaprosiła na drugą męską drogę krzyżową. Wierni wyruszyli pociągiem z dworca PKP z Cieszyna do Goleszowa, po czym udali się we wspólne wędrowanie, zatrzymując się po drodze na 14 stacjach. O 1:15 doszli do kościoła pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Cieszynie, gdzie odbyła się msza święta. To jest druga edycja męskiej drogi krzyżowej. Chcieliśmy to zrobić troszkę w innej formie, wędrownej, nocnej, troszkę bardziej ekstremalnej. No ekstremalna nie jest, bo to jest 10, tam 11 kilometrów, natomiast chcieliśmy też wyjść, zrobić odcinek, poruszać się, porozważać troszeczkę tekst Drogi Krzyżowej i zakończyć wszystko mszą świętą. No kobiety przyszły, więc nie będziemy tutaj robić z tego tytułu żadnych... No fajnie, że są, nie? Męska grupa Bajzel to zorganizowała. Pierwsza edycja była właściwie tylko męska, była troszkę też w innej formie. No natomiast jesteśmy teraz już w mieszanym towarzystwie. Natomiast będziemy szli bocznymi jakimiś drogami, też również polnymi i takimi utwardzanymi drogami. No bo zbiórka była na dworcu kolejowym w Cieszynie i potem Państwo tutaj... Przyjechaliśmy na stację Goleszów Górny, no i tutaj za chwileczkę będziemy zaczynać. No myślę, że około 50 osób jest. Męska grupa Bajzel, spotykamy się już chyba ze 2-3 lata. Jest to taka grupa dla mężczyzn, którzy widzą rzeczy w swoim życiu, które chcą jeszcze trochę bardziej poukładać, trochę zrobić lepsze. Grupa jest typowo męska i szczerze rozmawiamy otwarcie o takich sprawach, które są też związane z naszym ojcostwem, z naszym byciem mężem, z jakimiś takimi męskimi sprawami, które nas dotyczą. W duchu Ewangelii, w duchu jakiegoś takiego braterstwa. Raz w roku robimy też coś dobrego, składamy się przez cały rok do naszej skarbony, a potem raz w roku robimy jakiś dobry uczynek naszymi rękami i tymi pieniędzmi, które udało nam się zebrać. Nie ma jakiejś siedziby, działamy przy parafii Marii Magdaleny w Cieszynie. Spotykamy się w ostatnie piątki od 21 do różnie, ale zawsze kończymy w sobotę już. Każdy może dołączyć, kto chce. U nas nie ma czegoś takiego, że... Znaczy, piękne jest bogactwo właśnie różnorodności i tego, że z szacunkiem możemy rozmawiać, czasem wymieniać swoje poglądy, spostrzeżenia, trochę się kłócić, ale jest to robione z szacunkiem i z takim ubogacaniem się nawzajem. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.